Dzień dobry, witam pana w naszej telewizji, telewizji Tychy, poseł Andrzej Sośnierz. Pan jest z wykształcenia lekarzem. Dzień dobry, potwierdzam, tak, jestem z wykształcenia lekarza. Skończył pan Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Tak, się wtedy nazywała, teraz uniwersytet. No, przywiązany jestem do starej nazwy. Czy pan kiedyś prześwietlał kogoś promieniami rentgena? No, osobiście nie byłem radiologiem, więc uczestniczyłem przy niektórych prześwietleniach, ale sam nie prześwietlałem. Mam dla pana, nie wiem, czy dobrą, czy złą wiadomość, ale pan zostanie prześwietlony. Ale nie rentgenem, tak? Mam nadzieję, że się pan tego nie obawia. Nie, no takiego prześwietlenia, chociaż nie wiadomo, co groźniejsze. No. Prześledziłem pana mniej więcej karierę na podstawie Wikipedii. I tak w wielkim skrócie, bo mam kilka pytań do tego, no ale przecież nie będę czytał całego, bo to byłoby zbyt długo. W 1980, to jest pierwszy wpis, pan zapisał się do Solidarności, tak? Tak jest. Potem długo to nie ma nic. Dopiero w 10 lat później, w 99 pojawia się, że jest pan dyrektorem Śląskiej Prezesem, czy dyrektorem Śląskiej Kasy Chory. Jeśli ja pozwolę sobie na chwilkę przerwać, bo ten wątek Solidarności jest tutaj może mało w moim życiu wyeksponowany, chociaż był najważniejszy. Wtedy zacząłem działać społecznie i założyłem jedną z pierwszych komórek, albo chyba pierwszą komórkę Solidarności w placówce medycznej. To było w szpitalu kolejowym w Katowicach. Jeden dzień później szpital kliniczny się do tego dołączył. Byłem na samym początku tego ruchu, bo wydawało mi się, że to jest pewna nadzieja. Zresztą okazało się, że rzeczywiście. Mam sentyment do tego ruchu, sam byłem w Solidarności, no i mam jeszcze odznaczenie za to, no ale tu już nie będę się chwalił. W 2006 roku został pan posłem z listy z partii Platforma Obywatelska, tak? Tak jest. W 2006 roku, tutaj znalazłem na pana stronie, przeszedł pan do PiSu. I to jest niedokładne. W 2006 roku tak startowałem z list Platformy Obywatelskiej i miałem jeden z najlepszych w Polsce wyników. To też mało tam kto zauważył. Natomiast i to w Polsce. W 2007 roku pan startował z list PiSu. Nie, przepraszam, z list Platformy chciałem powiedzieć. Z list Platformy startowałem w 2005 roku i w krótkim czasie niestety mnie z Platformy wyrzucono. Ja byłem wtedy od tego czasu wyrzucony za co? Za to, że byłem ciągle orędownikiem tak zwanego popisu, który wtedy był popularny wśród ludzi i oczekiwano, te formacje się bardzo niewiele różniły wtedy między sobą i oczekiwano, że stworzą wspólny koalicyjny rząd. Niestety stało się inaczej. Ja będąc ciągle orędownikiem tego rozwiązania, które na pewno byłoby dla Polski dobre, bo nie byłoby takiego podziału, jak jest w tej chwili w Polsce, no ale stało się inaczej. Zatrwanie przy tej idei połączenia tych dwóch, czy też stworzenia wspólnego rządu przez te dwie formacje, zostałem wyrzucony z Platformy i byłem bezpartyjnym posłem w tym momencie. I takim bezpartyjnym posłem byłem przez wiele lat. Natomiast żeby nie być całkiem singlem, takim elektronem wolnym, który lata i nie wiadomo, nie ma żadnego oddziaływania w Sejmie, wstąpiłem do klubu parlamentarnego PiS, ale nie do partii Prawo i Sprawiedliwość i tak właściwie zostało. No, na pana stronie Wikipedia, nie wiem, pan ją chyba sam redagował, bo... Nie. A kto redagował tę stronę? Nie wiem. Jak to? Ktoś napisał pana życiorys i pan nie wie kto? Nie wiem. Przepraszam, ja się na tym nie znam, ale dla mnie jest to kuriozalne. No, ale to tak, gdyby ktoś tak napisał coś, ja bym się z czymś nie zgadzał, to chciałbym to jakoś edytować, przynajmniej tyle. Tam nie ma rzeczy, które się nie zgadzają. Musiała być to osoba, która nadzwyczaj dobrze zna pana życiorys. No są takie instytucje, które dobrze znają mój życiorys, no ale i pewnie nawet więcej wiedzą od niej niż ja sam o sobie, ale tu nie wiem, to ktoś napisał, ale tam nie napisał nieprawd, w związku z tym nie interweniowałem, tylko nie uzupełnienia by się przydało. Rozumiem, że tam jest cała prawda, skoro pan się z tym zgadza. Natomiast są tam pewne braki, drobne wprawdzie. Na przykład nie ma wzmianki, że jako poseł z listy Platformy Obywatelskiej właśnie w 2005 otrzymał pan 55 tysięcy głosów prawie. To było naprawdę, to jest olbrzymia liczba, jako ten poseł.
Nie ma tam tej wzmianki. Natomiast dwa lata później jest wzmianka, że jako poseł PiS otrzymał pan 27 tysięcy, czyli no właściwie dwa lata później już jest tylko połowa tych głosów. Ciekawe, prawda? No zmienił się elektorat, prawda? Więc mnie to zastanowiło, kiedy ja to czytałem. Jak to jest możliwe, żeby po 4 miesiącach nagle zmienić partię? I tutaj na naszym tyskim podwórku znamy taką historię, kiedy poseł Gramatyka, który był wybrany z list Platformy Obywatelskiej, po 2 latach nagle zmienił partię i został posłem Szymona Hołowni. Więc ja to, i mamy też inne przykłady, takiej pani, która się nazywa Anita Skapczyk, która już któryś raz tam zmieniła swoją partię, do której należy obecnie teraz, nie wiem dokładnie, chyba też do Szymona Hołowni, do partii Szymona Hołowni. I nie wiem, jak pan to ocenia, ale ja to oceniam jako wysoce naganne zachowanie, które po prostu niszczy demokrację. Teraz jest modne słowo, niszczenie demokracji. No ale to jest rzeczywiście niszczenie demokracji, bo jeżeli dla przykładu, jeżeli ja jako zwykły Kowalski, wyborca, wybieram sobie jakąś tam partię, którą lubię, niech to będzie dla przykładu tylko Platforma i wybieram posła z Platformy, a za chwilę się okazuje, że ten poseł wybrany moim głosem nie jest już w Platformie, tylko w jakiejś przeciwnej partii, obojętnie w PiS-ie, czy w Konfederacji, czy gdziekolwiek indziej. A ja go wybierałem jako Platformę, jako głosowałem na Platformę, to okazuje się, że mój głos nie tylko, że jest nieważny, w sensie takim, że się zmarnował, ale nawet ja głosowałem przeciwko sobie. Bo przecież jak ja bym chciał na tą inną partię głosować, to bym głosował na tą inną partię. Co pan sądzi właśnie? W tej Wikipedii jest to niedopowiedzenie, że to, ten wątek, że mnie wyrzucono, był niewygodny. Lepiej było mówić, że przeszedłem do... Że wystąpiłem, że przyszedłem, więc propagandowo tak to jest sprzedawane, ale prawda jest inna. No więc dlatego będąc zapytałem. Bezpartyjny, ja po prostu, no teraz tak się to wszystko rozeszło, że aż coś wydaje się niewyobrażalne. Ale no tak, to naprawdę... były zupełnie inne czasy przecież, to był zupełnie no, to inny czas. Tak. No dlatego zadałem takie pytanie panu, bo po prostu zdziwiłem się, że skoro pan ma inny ogląd tej sytuacji wtedy w 2006, no to trzeba to było napisać i wyjaśnić to właśnie, no ale dobrze, żeśmy to wyjaśnili. W każdym razie domyślam się, że pan ma podobny pogląd jak i ja, że takie przechodzenie z partii do partii w trakcie trwania kadencji, bo jak się kadencja skończy, a to rób se człowieku co chcesz, twoja sprawa, twoje życie, masz prawo, ale póki kadencja trwa, to ta osoba, ten poseł, czy to radny nawet miejski, czy ktokolwiek nie powinien przechodzić do innej partii, ponieważ ja go wybrałem nie w innej partii, tylko w tej, w której go wybrałem. Dlatego mój głos jest wtedy unieważniony, czyli to niszczy demokrację, bo demokracja polega na tym, że mam prawo głosu i mój głos jest na poważnie brany pod uwagę, a nie brany przeciwko mnie. Nie zgodzę się z panem do końca, dlatego że jednak każdy poseł składa indywidualną przysięgę. No, wielu powtarza, tak mi dopomóż Bóg, żeby trwać przy interesie Rzeczpospolitej, żeby sprawować dobrze funkcję poselską. Czasem okazuje się, że partie tak zmieniają swoje poglądy lub zaczynają tak działać, że na przykład widzę, że można zauważyć, że to nie w interesie na przykład państwa. I czy wtedy poseł ma trwać, a przed chwilą przysięgał, że będzie działał dla dobra Rzeczpospolitej, a nie partii. Posłowie nie przysięgają na partię, tylko na wierność Polsce. Więc to jest jednak różnica. I tu są sytuacje, w których poseł no, nawet i powinien, bo partie czasem tak zmieniają, takie wolty wykonują, że czasem jest to nie do zniesienia. To jest pana zdanie. Natomiast moje zdanie jest takie, że nie sądzę, żeby partia w ciągu 4 lat aż tak bardzo się zmieniła, natomiast posłowie bardzo często zmieniają swoją optykę, bo po prostu są karierowiczami. No i jeżeli ktoś zaproponuje im lepsze stanowisko w jakiejś innej partii, no to wtedy no, trudno działać przeciwko sobie i przeciwko interesowi. I po prostu przechodzą. To jest korupcja polityczna po prostu. No, mieli często w ostatnim czasie, że no tak. Z jednej partii przechodzi do drugiej, bo to są zwykli karierowicze i oni niszczą niestety demokrację. Tak? Bo ja nie chcę głosować kandydata, który za chwilkę przejdzie do innej partii, przeciwnej tej, na którą ja głosuję, prawda? No tak, ale pan zakłada, że wszyscy posłowie są skorumpowani i przechodzą nie ze względu na to, że coś im się bardzo
że coś jest sprzeczne z ich poglądem na pożytek Polski, tylko pan zakłada, że przechodzą tylko z przekupstwa. Ja mówię o swoim doświadczeniu. Do tej pory nie widziałem jakiegoś posła, który by przechodził z partii do partii, no, może z wyjątkiem pana, powiedzmy, dlatego, że sumienie mu tak każe. Zazwyczaj to jest po prostu interes osobisty. Ale nie chciałbym tego tematu eksploatować, bo mamy inne tematy. Tak? Ludzie, oczywiście, ja też jestem tym zgorszony, że rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, że w wielu przypadkach posłowie zmieniają partię tylko dlatego, że im obiecano stanowisko. Dziękuję za wyjaśnienie. Ja tu jeszcze mam inne pytania. Mam nadzieję, że zdążymy je wszystkie przerobić. Jakie jest pana największe dokonanie w tej dotychczasowej karierze, tutaj dosyć długiej? No, moim największym osiągnięciem życiowym, które sobie ja najwyżej cenię, było utworzenie Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. To naprawdę było przełomowe wydarzenie. Wtedy, kiedy w ogóle panowała duży rozgardia w tym zakresie i nikt nie wiedział, jak te kasy zrobić, udało mi się ją stworzyć na moje programy, sugestie. Inne kasy funkcjonowały między innymi w oparciu o dokumenty, które ja opracowałem. Cały system finansowania w kasach chorych opracowałem ja osobiście. No i jak mówię organizacyjnie, utworzyłem Śląską Kasę Chorych, która była pewnym wzorem w Polsce dla całego systemu ubezpieczeniowego. Więc to sobie najwyżej cenię. Cenię sobie wysoko wprowadzenie kart ubezpieczenia zdrowotnego, tą, którą Ślązacy jeszcze mają wszyscy w portfelach, chociaż ona była potem skutecznie przez wiele lat niszczona i funkcja, i trochę w tej chwili to, chociaż nikt nie zrobił więcej w Polsce niż wtedy, kiedy to myśmy zrobili wtedy w ciągu 2 lat w Śląskiej Kasie Chorych. I teraz, jeśli się chwalimy receptami, to taka recepta już była, tylko jeszcze nie była wtedy używana na tej karcie Śląskiej przed 20 laty. To jest. A teraz przejdźmy do drugiej strony medalu. Jak pan ocenia, jaki jest pana z kolei, bo mówiliśmy o sukcesie, pana największy błąd, klęska czy porażka? No, porażka to nie do końca przeze mnie zawiniona, ale to, że potem kasy chorych nie miały kontynuacji i potem je skutecznie niszczono, to było dla mnie to smutne wydarzenie i do tej pory. W związku z tym, że nie stworzono nic lepszego niż tamten czas, no i to ja ciągle ubolewam nad tym, że... Tutaj pan bardziej raczej powiedział o problemach innych posłów, którzy pana tam gdzieś sekują, niszczą, a nie o swoich. No ale przejdźmy do następnego pytania. Jaka jest pana charakteru, cecha, najsilniejsza cecha charakteru, czy najlepsza strona pana charakteru? Jak pan to ocenia? No to pan nie zastanawiałem się nad tym, no ale pewna wytrwałość, ja zasadniczo nie zmieniam poglądy i to, co w polityce chyba jest niepopularne, ja w polityce w wypowiedziach nie kłamię. Co najwyżej czasami, tak jak w tej Wikipedii, tam ktoś inny, nie powiem wszystkiego, ale jest to sztuka, która utrudnia funkcjonowanie w życiu politycznym. Ale ja tutaj do wszystkich interlokutorów, jeśli o czymś mówię, to możecie być pewni, że na pewno nie kłamię. Być może nie mówię wszystkiego. A teraz znowu zapytam, żeby było symetrycznie, a jaka jest słaba strona pana charakteru? No, w życiu politycznym słabość na tym polega, że ja próbuję działać, posługując się wiedzą i rozumem. No i to nie zawsze w propagandzie, a w szczególności w czasie kampanii wyborczej jest popularne. Trzeba czasem wygadywać głupoty, które się podobają ludziom, robić jakieś sensacje. Ja tego zasadniczo nie potrafię. Nie potrafię po prostu i zazwyczaj próbuję rozmawiać mało. Z przeciwnikiem politycznym też bym czasem się porozumiał, bo przecież to nie jest tak, że tylko my mamy rację. Czasem rację ma druga strona lub też prawda leży po środku, więc dogadajmy się. To ja panu wejdę w słowo i powiem, że podzielam trochę pana, że tak powiem, opinię, bo nie lubię pyskatych posłów czy w ogóle polityków. Tutaj w internecie znalazłem definicję pyskatego. Jest to człowiek obsesowy, zuchwały, ordynarny, gruboskórny, nieprzyzwoity, obelżywy, prostacki, impertynencki, tupeciarski. Są to cechy, których nie cenię, tak bym powiedział delikatnie.
ale mam następne pytanie dla Pana. Jaka jest Pana motywacja osobista do kandydowania do Sejmu? Jest kilka przyczyn. Po pierwsze, no jesteśmy na bardzo ważnym momencie historii Polski. Istotnym jest, żebyśmy, to w tej chwili się zmienia się cała geopolityka światowa. No to ktoś powie, co ty Andrzej Sośnierz tam znaczysz tej geopolityce, no ale jesteśmy tam ziarenkami piasku w tym całym procesie. Jest walka o Polskę, czy Polska będzie w sferze wpływów amerykańskich, czy niemieckich, czy rosyjskich. No to są różne i walka o Polskę toczy się w Europie między innymi i które stronnictwo w tej chwili będzie rządziło, to jest, od tego zależy przyszłość Polski, nie tylko zresztą Polski, Ukrainy, Niemiec, Rosji. To jest bardzo złożone. Pan nie ma wpływu na to, jaka jest geopolityka, kto tam z kim wojny toczy i tak dalej, jaki pokój za... No nie, no, pan jest zwykłym posłem, jednak wielka geopolityka jest chyba raczej poza pana zasięgiem. Oczywiście, że poza zasięgiem, natomiast istotne jest to, jaka formacja w Polsce będzie rządziła i do tej formacji się dołączam i tej formacji chcę pomóc. Natomiast osobiście, jeśli o moje chodzi tutaj działania, no to chciałbym w końcu i zaczynam być skuteczniejszy, bo w ostatnim roku udało mi się zapobiec uchwaleniu, co jest może mało widoczne, bo coś, co nie jest uchwalone, nie stało się, a nieszczęście, które się nie stało, jak gdyby jest niezauważone, ale udało mi się wpłynąć na to, że jedna ustawa została w ogóle wstrzymana, druga ustawa została znacznie zmieniona, więc to nareszcie zaczynają koledzy troszkę więcej zwracać uwagę na to, co mówię i mam nadzieję, że uda mi się w końcu przekonać do tego, żebyśmy opiekę zdrowotną tak zmienili, żeby ona była jednak przede wszystkim przyjazna dla pacjenta, bo w tych wszystkich działaniach, które w tej chwili się robi, przede wszystkim zwracać uwagę na no, pracowników ochrony zdrowia. Przecież system ochrony zdrowia nie istnieje dla szczęścia pracowników ochrony zdrowia, tylko dlatego, żeby pacjenci byli skutecznie leczeni i oni się w tym dobrze czuli. Po to ten system jest. A czasami odnosi się wrażenie, patrząc na działania, że właściwie że system działa ku szczęściu pracowników ochrony zdrowia. Tak, pracownicy nie mają tam być nieszczęśliwi, ale mają służyć dobremu systemowi, który jest skuteczny dla pacjentów, którzy są najsłabszym ogniwem. To jest dobra odpowiedź, ale nie na moje pytanie, bo ja chciałem zapytać pana, dlaczego ludzie mieliby właściwie na pana głosować? Konkretnie, no bo przecież jako wyborca to nie powiem sobie, o ja chcę tam wspomóc geopolitykę i rząd i nie wiadomo kogo, a to będę na Andrzeja Sośnierza głosował. Konkretnie. Usłyszę, że załatwię tam zrobienie 100 metrów chodnika tu od tej do tej ulicy, bo tak niektórzy się w tym specjalizują. Ja powiedziałem, mam nadzieję, chciałbym mieć wpływ na system opieki zdrowotnej w Polsce i na jego poprawienie, jego funkcjonowania, a tylko będąc posłem będę w stanie to zrobić. Ktoś od razu powie, ja sam to wcześniej powiedziałem, no miałeś na to dużo czasu, tak, ale próbowałem i było to dość mało skuteczne. Ale teraz mam symptomy i takie zapowiedzi, że będzie jednak ten głos bardziej słuchany, bo to były dobre doświadczenia, to ze Śląska płynące. To był jeden z najlepszych systemów, nie tylko w Polsce, ale w Europie to był do naśladowania system. Dlaczego mamy na Andrzeja Sośnierza akurat głosować? A jakie jest przeciwwskazanie? Czyli czy są jakieś przeciwwskazania, żeby na pana nie głosować? Jak pan ocenia? No nie, no to już niech pan powie, bo, albo ktoś inny. Ja nie będę mówił, dlaczego na mnie nie głosować. Nie, no, jestem wytrwały w swoich przekonaniach, dość wierny tym swoim przekonaniom. Mam konkretne osiągnięcie. Poza tym tak, no państwo, którzy czyli nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby na pana głosować. Na jedno jeszcze chciałem zwrócić uwagę. Ja mogę się wylegitymować przed państwem konkretnymi osiągnięciami. Tak, ja to zrobiłem. Według mojego pomysłu. No, proszę tak przeglądać innych kandydatów. Nie wszyscy mają taką szansę powiedzieć, ja to zrobiłem. Niektórzy mówią, czasem żartujemy, że dla niektórych osób to pierwsza praca to minister, nie? Więc pierwsze. Więc to, jednak jakieś doświadczenia życiowe i osobiste dokonania stoją za mną i uwiarygadniają, że jak będę miał możliwość, to zrobię. Z pewnością widzowie nasi, czy moi subskrybenci zastanawiają się, dlaczego ja tak drążę pana przeszłość, charakter, cechy charakteru i tak dalej.
przekonania. A ja powiem dlaczego. Dlatego, że powiem kolokwialnie i może trochę potocznie, ale mam gdzieś, co polityk mówi o przyszłości, czyli jakie są jego obietnice, ile on tam zrobi, tak jak pan tutaj powiedział, chodnika tam, a wybuduje albo czegoś i w ogóle te wszystkie złote góry, które politycy obiecują w przyszłości. No bo skąd? Czy Myk zna pan przyszłość? Ktokolwiek jest ktoś, kto zna przyszłość? Nikt nie zna przyszłości i nie wie, jak będzie w przyszłości. Przecież ja też mogę powiedzieć, słuchajcie, ludziska, ozłocę was. Będą złote góry, głosujcie na mnie. No przecież nikt nie wie, czy będą złote góry, a z doświadczeń wiemy, że niestety większość obietnic bardzo wielu polityków i z lewa, i z prawa, i ze środka pozostają niespełnionymi obietnicami. Tak? Nawet jest powiedzenie, że nikt ci tyle nie da, ile obieca ci polityk, zwłaszcza przed wyborami, albo szczególnie przed wyborami. Więc teraz jest po prostu konkurs piękności, wszelkich obietnic, przepiękne, kolorowe ulotki, na których kobiety najczęściej, bo pan jest mężczyzną, ale kobiety wyglądają o 30 lat młodziej. Sam znam pewną osobę, która właśnie na zdjęciu wygląda, dzięki Photoshopowi oczywiście, mocy Photoshopa, wygląda o 30 lat młodziej. Więc po prostu oszukują nas wszelkimi możliwymi sposobami. Dlatego ja koncentruję się na przeszłości, na charakterze człowieka, na tym, co on do tej pory dokonał, bo tylko w ten sposób można mieć jakieś przekonanie, mniemanie i przypuszczenie, co on zrobi w przyszłości. Jeżeli ja bym na przykład wiedział o kimś, że ktoś jest złodziejem, kłamcą, zaprzańcem czy kimś takim, w przeszłości nieraz dochodziło do jakichś afer z jego udziałem, no to czy rozsądny człowiek będzie dalej na niego głosował? No, teoretycznie nie powinien. Dlaczego nie? To się zdarza. Dlatego ja się pytam o dokonania, a nie o to, co mi kto obiecuje, ile chodnika wybuduje, jak tam ozłoci ludzi, ile tam zrobi tanie bilety autobusowe albo jeszcze coś innego. No, ja nie mówię, że to nie jest ważne, bo też pana zapytałem, jakie są pana zamierzenia tutaj odnośnie służby zdrowia, tak? No i pewnie wielu liczy na to, że pan się wywiąże z tych obietnic i będzie pan tą służbę zdrowia naprawiał i że nie będziemy musieli czekać pół roku na leczenie u specjalisty. Ja się ostatnio do urologa zapisywałem, no styczeń. Styczeń dopiero. Mamy teraz jeszcze wrzesień. I proszę sobie wyobrazić, że to naprawdę można zrobić. To naprawdę nie jest aż tak bardzo trudne. I jest to dramatyczne, że ja nie potrafię do tego kolegów przekonać. Może teraz po wyborach kolejnych uda mi się, bo zaczynają widzieć, że wydaliśmy ogromne pieniądze. W ochronie zdrowia jest bardzo dużo pieniędzy. Nie brakuje pieniędzy. I politycy głupoty wygadują, że tam trzeba dołożyć pieniędzy. Nie. Przede wszystkim trzeba organizację systemu opieki zdrowotnej zmienić, co tylko częściowo wymaga trochę dofinansowania. Więc... Ale jak pan by zmniejszył kolejki? To jest największa chyba bolączka obecnie, bo do lekarza pierwszego kontaktu no, idzie się na pstryknięcie. No ale co on poradzi? On na grypę w jakimś tam... Ale jeżeli ktoś ma problem specjalistyczny, no to musi iść do specjalisty i czekać pół roku, rok. No oczywiście, tu niestety pana rozczaruję, łatwo, to nie, w ciągu krótkiego czasu nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Jeżeli państwo wierzycie, że coś zrobiłem i potrafię zrobić, to też zrobię. Generalnie proszę zwrócić uwagę na to, w tym jest częściowa odpowiedź, że jeżeli państwo nie uzyskacie tej porady, to co wy robicie? Idziecie do tego samego lekarza, tylko do jego prywatnego gabinetu i uzyskujecie tę poradę w ciągu tygodnia, tak czy nie? Tak jest. Czyli ten lekarz i ta możliwość usługi w Polsce jest i to za tydzień, tylko że nie w tym systemie, w którym jesteście. W systemie NFZ-owskim jest kolejka 6-miesięczna, a w systemie prywatnym czasem tygodniowa, czasem miesięczna. No więc, czyli zasoby, możliwości udzielenia tej porady w Polsce są, tylko one są w innym sektorze. Czyli teraz trzeba pomyśleć, jak to wykorzystać, żeby w tym sektorze, w którym chcemy, te porady były osiągalne, bo lekarzy nam nie brakuje w Polsce, tylko brakuje nam być może w niektórych rzadkich specjalnościach. Ale system działa organizacyjnie w ten sposób, że przepycha pacjentów z systemu publicznego do prywatnego i politycy niestety temu pomagają, chociaż wydaje oni tak, w intencjach rządzących ostatnio jest to, żeby było odwrotnie, ale ich czyny są dokładnie przeciwko temu, co by chcieli osiągnąć. To jest zadziwiające, że ludzie nie rozumieją, że działania, które mają poprawić, pogarszają
sytuację i z tym mamy w tej chwili do czynienia. Pacjenci są w tej chwili przepychani do sektora prywatnego, przeciwko któremu minister na przykład chciałby zmienić tę sytuację, ale ją pogarsza. I nie rozumie dlaczego. On nie rozumie dlaczego. Ten czy inny minister. Więc to jest skomplikowane, ale to jest możliwe, bo zasoby ludzkie do realizowania świadczeń w trybie szybszym są, bo ten przykład, który powiedziałem, jak pan nie może uzyskać w sektorze publicznym, przychodzi do pana do sektora prywatnego i w krótkim czasie pan uzyskuje tę poradę. Czyli w Polsce ją można uzyskać. I pytaniem jest, w takim razie, dlaczego... skoro to już funkcjonuje, w realu to funkcjonuje, to czy nie należałoby po prostu przyznać i to zalegalizować? No masz pieniądze, śpieszy ci się, czujesz się ciężko chory, płacisz za usługę i w ciągu tygodnia, dwóch jesteś przyjmowany. Kasa Chorych to właśnie zrobiła, że wciągnęła sektor prywatny do służby publicznej, bo każda osoba, przecież nieistotne, czyją własnością jest placówka, czy ona jest prywatna, czy państwowa, czy gminna, ważne, czy ona funkcjonuje w systemie publicznym i wtedy ona jest w tym systemie dostępna. I to sukces Kasy Chorych między innymi na tym polegał. A niestety większość polityków tego nie rozumie, na czym polegał sukces. Głupstwa się opowiada o tym, że brakuje pieniędzy, głupstwa się opowiada, że brakuje w Polsce lekarzy. No i na tej kanwie, na podstawie tych fałszywych informacji, buduje się programy, które będą tak samo skuteczne, jak prawdziwe są te głupstwa.